Cześć, witam w zdalnym eksperymencie. Dzisiaj jest ze mną Klaudia i z okazji robotycznej majówki porozmawiamy sobie o zmysłach, ale nie tylko tych ludzkich, lecz również o tym, jak świat odbierają roboty. Ludzie odbierają świat przy pomocy 5 podstawowych zmysłów. Jest ich oczywiście trochę więcej, ale najczęściej jednak mówimy o wzroku, słuchu, dotyku, węchu oraz smaku. Nasze oczy są dostosowane do tego, żeby odbierać bodźce, jakim są fale elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego. I na powierzchni siatkówki znajdują się specjalne komórki receptorowe nazywane czubkami i pręcikami, które odpowiadają odpowiednio za widzenie kolorów oraz za widzenie światła. Dźwięki odbieramy przy pomocy małżowin ustnych. Natomiast smak jesteśmy w stanie odbierać dzięki brodawkom na języku. Ciałka czuciowe w naszej skórze odpowiadają za to, że jesteśmy w stanie poznawać świat przy pomocy dotyku. Za węch odpowiada oczywiście nos. Wszystkie te informacje zbierane z różnych zmysłów muszą zostać oczywiście przetworzone w naszej jednostce centralnej, czyli w mózgu. Opowiedzieliśmy sobie o 5 podstawowych zmysłach, natomiast zmysłów mamy znacznie więcej. Mamy również zmysł równowagi, za który odpowiedzialne są kanały półkoliste w uchu wewnętrznym oraz muszczek. Posiadamy też tak zwany zmysł propriocepcji, czyli czucia położenia części naszego ciała. Możemy troszkę powiedzieć, że to jest zmysł, który pozwala wiedzieć naszej ręce, gdzie znajduje się nos. Czyli jeżeli zamkniemy oczy, to nasza ręka jest w stanie dokładnie przewidzieć, gdzie znajduje się nasz nos. Roboty również mają zmysł wzroku. Może to być przy pomocy kamery, ale nasze roboty troszeczkę inaczej te zmysły odbierają. Zacznijmy na przykład od naszego Lofi Robots. Nasz Lofi widzi przy pomocy czujnika odległości. Sprawdźmy, jak to będzie działało. Włącz teraz program, który spowoduje, że kiedy robot zobaczy jakąś przeszkodę przed sobą w odpowiedniej odległości, w tym wypadku to będzie około 20 cm, tak wpisałam, powinien się zatrzymać. Jeśli nic nie widzi, jedzie przed siebie albo leciutko skręca. Uruchamiam aplikację. Gdzie? Zabieram rękę, jedzie. Wkładam, przestaje się obracać. Teraz spauzujemy. Super. Teraz wyłączyłam ten program, więc już to nie działa. Widzieliśmy, że on widział odległość, tak jakby akomodacja oka, patrzenie na odległość. Nasz Lofi ma jeszcze jeden zmysł odpowiedzialny za pewnego rodzaju wzrok. Otóż może wykrywać, czy jest odpowiednie naświetlenie, czy jest go za mało. Do tego służy tutaj fotorezystor i on miał takie właściwości jak w naszym oku pręciki. Zobaczymy teraz, czy nasz Lofi Robot faktycznie jest w stanie rozpoznać, czy jest światło, czy nie ma. Kiedy nie będzie światła, jego diody się zapalą. W tym momencie są zgaszone. Zobaczymy, czy się stanie, kiedy zakryję ręką. Faktycznie obie diody się zapaliły. Przywróćmy teraz światło. I znowu zgasły. Jeszcze raz spróbujemy. Faktycznie jest w stanie rozpoznać, czy jest światło, czy go nie ma. Roboty są również w stanie rozpoznawać kolory. Nie każdy to może, bo potrzebny jest odpowiedni czujnik, bo właśnie ze zmysłu robotu wybieram czujniki. Tutaj mam R2-D2, który taki czujnik kolorów będzie miał. Zaraz zobaczymy, jak on działa. Tutaj znajduje się ten czujnik odpowiadający za widzenie kolorów. To są diody, które będą wysyłały światło. Ono będzie odbijało się od jakiegoś obiektu i wracało. I będzie nastąpiła analiza tych fal, które wracają, w jakiej barwie one powrócą, w jakiej częstotliwości czy długości fal. Mam już taki gadżet, który nam w tym pomoże. Ma żółty, czerwony, biały oraz niebieski element. Zobaczymy, czy je rozpozna. Muszę go trochę dopasować. Co będzie on miał wykonywać? Kiedy zobaczy odpowiedni kolor, czy mniej więcej ten kolor będzie ułożony gdzieś w tej pozycji, zatrzyma się na chwilę i wyda odpowiedni dźwięk, że tak, to jest ta barwa. Chcemy, aby robot zobaczył kolejno kolory. Czerwony, biały, niebieski.
Roboty mogą mieć również zmysł słuchu, za to w ich przypadku będzie odpowiadał mikrofon umieszczony gdzieś w ich tutaj systemie. Również Artur jest taki mikrofon wyposażony. Co się zadzieje, kiedy usłyszy jakiś dźwięk? Na początku on się będzie poruszał, kiedy usłyszy dźwięk, zatrzyma się i wyda jakąś informację, jakiś dźwięk z siebie. Zobaczymy, jak to działa. Widzieliśmy, że faktycznie zadziałało. Kiedy wydałam dźwięk, robot się zatrzymał, zaczął obracać głową i wydawać dźwięki. Teraz również cały czas odpowiada, ponieważ jego oprogramowanie jest tak napisane, że gdy słyszy dźwięk, ma wykonać konkretną sekwencję. Dokładnie ma obrócić głową i wydać jakieś piri, piri, piri. Jeszcze raz powiem coś. I słyszymy, że on za każdym razem coś też robi. Roboty takie bardziej zaawansowane mogą mieć również pewnego rodzaju zmysł dotyku. Mają pewne sensory, dzięki którym mogą wyczuwać na przykład fakturę, czy wyczuwać, czy coś w tym mieście znajduje, że dotykają jakiegoś elementu. Często drony, które wypuszczamy, kiedy dotkną ziemi, często się wyłączają, ponieważ mają wykrywanie jakby właśnie dotyku, że coś dotknęły, że na czymś są oparte. Roboty, które posiadają zmysł smaku oraz węchu, zazwyczaj nie są dość popularne, bo jakby roboty nie potrzebują obecnie tych zmysłów. Oczywiście istnieją roboty, które je mają. Ewelina powiedziała również o takich dodatkowych dwóch zmysłach. O tym za równowagę, czy za to, że wiemy, gdzie nasze elementy są położone. I ciekawostka jest taka, że właśnie wewnątrz tej Artu znajduje się taki tutaj mechanizm, w ogóle taki wielki klocek, można powiedzieć. I to właśnie wewnątrz niego znajdują się specjalne detektory położenia. Gdybym położyła go w ten sposób, istnieje bardzo duża szansa, że robot by się nie uruchomił, że ten program by mi się nie uruchomił, bo by pojawiała się informacja, że halo, halo, nie leżę w dobrej pozycji. Musisz mnie przewrócić. Dzięki tym krótkim doświadczeniom mogliście zobaczyć, że również roboty posiadają zmysły i pamiętajcie, mają je dzięki czujnikom różnego rodzaju. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj wielu interesujących rzeczy i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!